Cześć, witam cię serdecznie. Mateusz z tej strony i mamy kolejne zadanko z matematyki dyskretnej. Niech N i K będą liczbami naturalnymi. Przed dziekanatem pewnego wydziału stoi N krzeseł ustawionych w rzędzie. Zbadać, na ile sposobów K studentów może usiąść na tych krzesłach tak, aby żadne dwa sąsiednie krzesła nie były zajęte. Pracownicy dziekanatu nie lubią, jak studenci gadają ze sobą w kolejce. Właśnie, jeżeli chcesz spróbować własnych sił, możesz zatrzymać nagranie, ewentualnie puścić je w późniejszym czasie, bo ja już przechodzę do rozwiązania. No więc tak. Mamy krzesełka. Mamy krzesełka, których to krzesełek jest dokładnie. ile? n. n krzesełek ustawiony w jakimś tam rzędzie, w jakimś ciągu. No i teraz jest tak, że na te krzesełka siada k studentów. K studentów. No i teraz <ścoughs> chcąc to rozpisywać, wstawiając różne te, można się tu mocno zakręcić. E, jak to dokładnie zrobić? i raczej to w ten sposób nie, nie przejdzie. Jaki jest zwany trik na to wszystko? Otóż podejdźmy do tematu troszkę inaczej. Nie na to, że jest n krzeseł i zastanawiamy się, na ile sposób możemy tych k studentów posadzić, tylko inaczej, bo tak to nie dojdziemy, będzie to za, za bardzo skomplikowane i, i się zakręcimy. Inaczej proponuję, żebyśmy zrobili. Mianowicie tak, no jakby nie było, tych studentów musi siedzieć. A zatem. O, może legendę zróbmy. Krzes student siedzi. O. student siedzi. Z kropką. A na przykład, tak. Krzesło puste. Krzesło puste. No i teraz tak. Jakby nie było, trzeba tych studentów posadzić. Tych, K studentów już siedzi. Załóżmy, że oni już siedzą sobie. Tak perfidnie jeden koło drugiego, bez żadnych przerw. Tak sobie siedzą ci studenci. Jest ich tutaj K sztuk. K studentów już siedzących. I Podejdźmy do tego inaczej: że właśnie oni już siedzą, a my będziemy w między w nich wciskać te puste krzesła. W ten sposób uda nam się dojść, ile tego będzie, niż w sytuacji odwrotnej, kiedy byśmy na te krzesła próbowali ich sadzać. No dobra, czyli jak oni mają siedzieć poprawnie, to przynajmniej, przynajmniej po jednym krześle musi być pomiędzy nimi. Czyli na pewno tu musimy wcisnąć krzesło puste, tu musimy wcisnąć krzesło puste, tu także, tu także i tak dalej, i tu także. Tu na końcu niekoniecznie musi być puste. Może być, może nie być. Nie, nie jest wymagane. Na razie robimy to, co musi być spełnione. A zatem tych pustych krzeseł będzie dokładnie o 1 mniej, czyli k 1 krzeseł. No, sztuk napiszę. Co zatem? No, wynika stąd, że jakbyśmy to utworzyli, na przepisali jeszcze raz na rysowanie, no to wyszłoby na to, że mamy już ciąg, który składa się z k. Dodajmy to który się składa z 2k-1 krzeseł odpowiednio zajętych bądź pustych. I to jest absolutne minimum, które musi tych krzeseł być. Absolutne minimum. A wiemy, że krzeseł jest postawionych n. Krzeseł jest postawionych n. No to jeżeli to 2k-1 będzie równe dokładnie n. To oznacza, że wtedy jest tylko no, jedna ta możliwość, bo te krzesła puste będą pomiędzy. Będzie tylko jedna możliwość. A, adekwatnie, jeżeli n będzie mniejsze, no to tyk, to jest niemożliwa sytuacja, tak? n mniejsze od 2k minus 1 niemożliwe. Niemożliwe do spełnienia. Do spełnienia. Czy to już trzymamy w pamięci? No więc pozostało nam ileś krzeseł. Bo w tym ciągu pierwotnie miało być, że stoi N krzeseł. Więc mimo to, że było ilość studentów, podostawialiśmy pomiędzy nich po jednym krześle pustym, to jeszcze nam pozostało ileś krzeseł, które musimy podostawiać tak, ażeby wszystkich razem było N, tak jak było w pierwotnie w zadaniu. No to ile tych krzeseł musimy dostawić? No, żeby to wiedzieć, to trzeba odjąć od wszystkich tych N, ile ich ma być, te, które już są. A jest ich ile? No, jest ich 2k minus 1. Policzyliśmy przed chwilą. 2k minus 1. A zatem potrzebujemy dostawić n minus 2k plus 1 krzesło. Tyle trzeba jeszcze pustych krzeseł dostawić. No i teraz tak. Gdzie my te puste krzesła możemy wstawiać? No, my te puste krzesła możemy wstawiać w tutaj. Tutaj, tutaj, tu, tu, czyli wszędzie tam, gdzie już jakieś puste stoi, ale dodatkowo na przedzie, jak i na końcu. Czyli możemy wstawiać w k plus 1 miejscach. Możliwych jest k plus 1 miejsc, do których można dostawiać puste przesła. No dobra, a zatem zobaczmy, że to nam się w zasadzie sprowadziło do takiego zagadnienia. Mamy k plus 1 miejsc, w których możemy wstawiać, czyli inaczej to jest tak, jakbyśmy mieli x1, dodać x2, dodać i tak dalej, dodać xk plus 1. No bo w tyle miejsc możemy wstawić ileś tych pustych krzeseł, tu powiedzmy 2, tu 0, tu 1, tu 3 i tak dalej, tak aby to wszystko razem było no ile tych krzeseł musimy wstawić, no tyle. n-2K plus 1, przy czym oczywiście XI należy do zbioru liczb naturalnych, jak ktoś nie uwzględnia zera jako naturalne, no to możemy tutaj jeszcze dopisać dla bezpieczeństwa w sumie ze zbiorem jeszcze zera, tak? czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, takie są te x, -y. mogą być zera też. No a przypomnijmy sobie, że takie zadanie już rozpatrywaliśmy i tam było w kontekście takim. Przypomnę, x1 plus x2 plus i tak dalej plus xk równa się n. Wtedy, no i gdzie te x -y mogą być naturalne bądź zerem, jeżeli ktoś zera nie uwzględnia jako naturalne, i tam wyszło, że będzie tego, nie pamiętam zaraz, gdzie tu jest moja ściąga. Yy... Gdzie ja tutaj mam to. O. N plus K odjąć 1 K minus 1. Tyle możliwości. No to przenosząc to na kontekst naszego zadania, naszego przypadku to ile będzie możliwości? No zobaczmy Uuu, tu było N. A u nas n pełni rolę n minus 2k plus 1. Czyli mamy n minus 2k plus 1. Dodać k, które było tu, a u nas jest k plus 1. Czyli dodać k plus 1, no i jeszcze odjąć 1. Po k minus 1. U nas jest k plus 1 i jeszcze minus 1, czyli k. Dobra. No to tak, jedynki się skracają. n minus k n minus k dodać 1 po k. I to jest liczba możliwości na ile możemy dostawić tych pustych krzeseł jeszcze w te wolne miejsca, tak, ażeby ich wszystkich razem było n. No i to jest w zasadzie też liczba możliwości na ile tych k studentów możemy tutaj e, posadzić na tych krzesełkach. Na te krzesełka. No bo tu była do tej pory tylko jedna możliwość a tu w kontekście tych szeseł jest dokładnie tyle. Czyli już mamy prawie, że odpowiedź, o ile byśmy założyli, że te, ci studenci nie są odróżnialni od siebie. No ale wydaje mi się jednak, że studenci względem siebie są odróżnialni. Czyli no bo jeżeli tu na przykład siedzi Franek, tu siedzi, nie wiem, Marysia, tutaj Barbara, no to to jest, Inna sytuacja, jakby tutaj siedziała Marysia, tutaj stał Franek, a tutaj siedziała Basia. Franek też siedział, a tutaj stała Basia. No to jest inna, trzeba to dwukrotnie liczyć. A zatem w tych miejscach, które są zajęte przez studenta, tych studentów możemy jeszcze spermutować na ileś sposobów. No jest ich K, więc możemy na K silnia ich jeszcze tutaj poprzestawiać w ramach każdej z tych możliwości, którą do tej pory policzyliśmy. Czyli należałoby powiedzieć, że Studentów można jeszcze permutować na K silnia sposobów. Co daje nam odpowiedź ostateczną, że możemy to zrobić na N minus K plus 1 po K razy K silnia sposobów, czy też inaczej mówiąc n minus k plus 1 silnia, tu k silnia i tu k silnia się skróci i pozostanie nam to minus to, czyli n minus 2k plus 1 silnia. Podzielić, no tak czy tak, obojętnie, ale to w przypadku, jak już zastrzegliśmy, gdy n jest mniejsze od 2k minus 1, to znaczy jak jest większe gdy n jest większe bądź równe 2K minus 1 2k minus 1, przecinek, czyli wtedy taki wzór. W przeciwnym wypadku możemy to zrobić na 0 sposobów, no bo po prostu jest za mało krzeseł wtedy, w pozostałych przypadkach. I to jest nasza odpowiedź.